wygląda ta sława? Co jest dobra, być odzienny. Ale mój oddział wybije. Co to robi? Próbuję się dostać do miasta. W mieście kurwa Niemcy nie dzieje. Dołącz się do nas. No to widzicie. Nie idziemy, patrolujemy. Wybijamy szlopsku jedno. Dobra, jest tak. Tam dwóch Niemców do roboty straszy. Nie, kto to jest, to nie jest do Kapitana. Stąd będzie jakieś 3 km. Jeśli się spojrzycie, może wam się uda. Chodźmy do okopu. Chodźcie do okopu. Trzeba go odbić. Jakie strategia, plan, coś jest? Jak się w ogóle? Zjeżdżam w 300 km. Ja zaszedłem od południa. Co się będzie trzeba? Wy, gdy dwóch wyjdziecie, jeden zostanie posłaniać. Widziałeś, co tam się działo? Widziałem. Wydaje mi się, że go sprzątną. W takim razie my go też sprzątniemy. On był sam czy z kimś? Sam. A tych szwabów? Dwóch albo trzech. Może więcej było w środku, ale nie widziałem. Raczej nie było, bo się nie wychylali. Zejdziemy o poranku. Na zajutrz. Możecie się przespać, ja przypilnuję. Czemu dostarczyłeś meldunki? Jeżeli uważasz, że nic nie mówiąc pomagasz swoim kolegom, to jesteś w błędzie. Gadaj, szmato! Załatwimy to po swojemu. Chodź. Sajfy. Sajfy, chuje, kurwa, kolej. Kurwa, niebanem śnieg. Kurwa, mają jeńca. Atakujemy? Jeszcze nie. Kurwa, zabili go! Teraz! Idziemy! Kurwa, znają pozycję! Schnella! Kurwa, nie wiem. Żyje? Kapitan?
Bzyk! Ale! Kapitanie, znaleźliśmy pozycję wroga. Znajduje się ona na funt w kilometr na zachód. To zbieraj ludzi, idziemy i zrobić wizytę! Patrz tam polem! Artur, kim ty byłeś dzwonił? Milicjantem. A ty, Piotr? Do szkoły chodziłem jeszcze. A ty? Strzelec wyborowy oddział Cichociemny. Chodźcie kurwa na patrol.